Szanowni Państwo, kilka dni temu w mediach społecznościowych Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprezentowaliśmy debatę. Debatę pomiędzy profesorem Dariuszem Sikorskim a panem Tomaszem Kosińskim. Odbyła się ona tutaj, w holu, przed wejściem do muzeum. Bardzo dziękuję obu uczestnikom za dyskusję i oczywiście prowadzącemu, panu redaktorowi Piotrowi Jaśkowiakowi, za spokojne i wyważone jej moderowanie. Wielu niezaznajomionych z przedmiotem rozmowy oraz nieznających rozmówców może odnieść mylne wrażenie, że to była zwykła debata dwóch równorzędnych partnerów. Nie, to nie byli równorzędni partnerzy. I wyjaśnieniu tego, dlaczego tak nie było, służy właśnie ten komentarz. Zachęcam zatem do jego wysłuchania, obojętnie, czy już widzieliście naszą debatę, czy dopiero zobaczycie. Jeśli to pierwsze, mam nadzieję, że obejrzycie na spokojnie jeszcze raz. Intencją przyświecającą nam przy jej organizowaniu było pokazanie pewnego zjawiska. Zjawiska dotykającego nie tylko badaczy przeszłości. Tym zjawiskiem jest pseudonauka. Są to wszystkie teorie pretendujące do miana nauki, ale nie będące nią. Dlaczego? Bo są niezgodne z metodą naukową, charakteryzują się często wewnętrzną sprzecznością, poleganiem na błędnych założeniach i stwierdzeniach, brakiem otwartości na ocenę innych, a nawet jeśli owe teorie zostały eksperymentalnie zdyskredytowane, to i tak ich twórcy pozostaną przy swoim. Skupmy się na tych jej obszarach, które dotykają nauk historycznych zajmujących się naszymi najdawniejszymi dziejami. Jest ich wiele, ale najsłynniejszą teorią pseudonaukową jest tutaj oczywiście ta mówiąca o Wielkiej Lechii. Zetknąć się możecie z tego rodzaju teoriami w księgarniach, czytelniach, w internecie. Przy czym w przypadku tego ostatniego to raczej pokłosie tego, co napisano w książkach. Niestety, zarówno w księgarniach, jak i czytelniach nader często znajdują się one w działach z napisem historia. Książki pseudonaukowe funkcjonują obok tych naukowych i popularno-naukowych. Najczęściej zresztą podszywają się pod te ostatnie. Trudno o weryfikację. Oczywiście istnieje wolność słowa i każdy może pisać, co zechce, o ile nie łamie przy tym prawa. Jednak jakaś uczciwość wobec czytelników jest mile widziana. Jeśli nie autora, który może przecież w to wszystko wierzyć, to chociaż wydawcy. Nie wymagajmy, aby księgarze czy bibliotekarze znali wszystkie tytuły i układali je na właściwych półkach. Zresztą nam też się przytrafiło zamówienie do sklepu takiego tytułu. Przyszedł pomimo obowiązku stałej konsultacji działu sprzedaży z działem naukowym. Raz ktoś się po prostu pomylił. Może gdyby wydawcy nie promowali ich jako pozycje popularno-naukowe, byłoby łatwiej. To w końcu oni wiedzą najlepiej, co wydają, mają redaktorów. O komentarzach od wydawcy nawet już nie marzę. Książki te przyciągają, to fakt. Krzykliwe tytuły, nieskomplikowany język, przyciągająca okładka, sensacyjne, demaskatorskie wręcz treści, o których oczywiście nie uczono w szkole, no i wypełnianie tak zwanych białych plam historii. To wszystko przyciąga. Przeciętny czytelnik nie zawsze musi przecież znać się na temacie i odróżnić prawdę od fałszu. Zresztą, kto z nas nie nabrał się kiedykolwiek na jakiegoś fejka? Wielu z nas włączy się prędzej czy później krytyczne myślenie, ale znajdą się również tacy, którzy w te bzdury uwierzą. No i potem mamy internet, który to wszystko powiela. A jak wygląda taka teoria pseudonaukowa w praktyce? Prosty przykład. Przedstawię taką, którą stworzyłem na kolanie oraz udowodnię Wam, że jest prawdziwa. Przynajmniej przekonam Was do tego, że jest prawdziwa. Słyszeliście kiedyś o smoku wawelskim? Tak, o tej legendzie. Ale wiecie, że to nie jest legenda, on żył naprawdę. No przecież piszą o tym kroniki. No przecież w Krakowie jest jaskinia, w której mieszkał. No przecież on nie był jedynym smokiem. Smoki przecież żyły. Wiele zabił nawet święty Jerzy. Ale oczywiście wielcy archeolodzy nie odkryli ich kości. Odkryli całe mnóstwo, tylko mówią, że to jakieś dinozaury. Historycy zaprzeczają ich istnieniu, bo nie umieją czytać kronik. W internecie też jest mnóstwo informacji o tym, że smoki żyją do dziś. Wpiszcie w Google smoki z Komodo. Zróbcie to teraz, żeby nie zapomnieć. Czy to nie jest zbiór dowodów na istnienie smoka wawelskiego? Dlaczego w szkole o tym nie uczą? Ciągle mówią, że to jest legenda.
Przypadek? Nie sądzę. Ktoś chce ukryć prawdę o smoku wawelskim, ale dlaczego? Murem za smokiem wawelskim i jeszcze kilka innych hasełek. W ten mniej więcej sposób pseudonaukowcy stawiają swoje tezy, a potem je udowadniają. Potem dodają jakiś spisek albo posądzają o nieuctwo wszystkich wkoło. Oczywiście robią to w o wiele bardziej rozbudowany sposób. Tak naprawdę te teorie są mniej absurdalne, są nie mniej absurdalne niż to, że uznamy za prawdziwą legendę o smoku wawelskim. W naszej debacie uczestniczyło dwóch autorów książek reprezentujących dwa różne światy, naukowy i pseudonaukowy. Profesor Dariusz Sikorski, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel akademicki, mediewista, czyli specjalista w zakresie średniowiecza, uznany autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. No i pan Tomasz Sikorski, przepraszam, pan Tomasz Kosiński, politolog. Jak twierdził w debacie także antropolog, prowadzący działalność gospodarczą w branży turystycznej na Filipinach, autor publikacji pseudonaukowych. Pseudonaukowych, bo nie uznawanych przez środowiska akademickie za naukowe lub chociażby popularno-naukowe. Do tego wszystkiego jeszcze, jak lubi się przedstawiać, znawca, specjalista dziejów. Dużo? No właśnie to jest problem. Dużo słów, pod którymi tak naprawdę nic się nie kryje. Profesor Sikorski jest uczniem uznanych profesorów. Stosuje metody badawcze z uwzględnieniem także wyników badań innych dyscyplin. Pan Kosiński uważa, że jego siłą jest to, że stale działa poza środowiskiem naukowym i akademickim. I dzięki temu nie poddał się jego zdaniem przestarzałym nurtom i metodom. To teraz wróćmy do naszego smoka wawelskiego. Profesor Sikorski, zapytany o smoka, poszuka i wybierze możliwie wszystkie źródła, dokona całego postępowania badawczego zwanego kwerendą. Następnie przyjrzy się każdemu z nich szczegółowo, na ile są wiarygodne. Czy na przykład autor nie kłamie, albo źródło nie pochodzi z późniejszych czasów, albo czy w ogóle nie jest fałszywką. Dokona tak zwanej krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródła. Następnie przystąpi do analizy. Analizy treści tego źródła. Porówna je z innymi dostępnymi, a także z innymi opracowaniami dotyczącymi go. Jednocześnie na każdym etapie, o ile to jest oczywiście możliwe, będzie się wspierał dostępną wiedzą innych badaczy z różnych dyscyplin. Dopiero potem zbierze to wszystko w całość, zobaczy ogólny obraz, postawi tezę i napisze książkę. Pan Kosiński postawi tezę, znajdzie wszystko, co dotyczy smoków, obrazki, bajki, mity, legendy, skróty myślowe, nawet nazwy geograficzne podobne w brzmieniu do smoka, wybierze właściwe dla swojej tezy poglądy, podleje to wszystko językiem udającym naukę, przedstawi siebie jako naukowca i opisze w takiej kolejności, żeby postawioną tezę udowodnić. I to było widać doskonale podczas debaty. Z jednej strony źródła, konkrety, nawet przyznanie się do niepamięci, z drugiej unikanie odpowiedzi, ogólniki, no i bocian. Posłuchajcie zresztą tego sami. W debacie nie ma heksagonu, nie ma MMA, popcorn, cola mogły nie wystarczyć do zaspokojenia głodu emocji, jeżeli ktoś się na to przygotowywał. I dobrze, nie taki był cel debaty. Muzeum nie jest od propagowania dziwnych poglądów, muzeum jest od popularyzacji nauki, czyli tłumaczenia jej na język zrozumiały dla innych. Pseudonauka kończy się tutaj w holu. Obydwaj uczestnicy nie znali pytań. Podeszli do niej z marszu i bardzo im dziękuję za to, że nie przyjęli konfrontacyjnej postawy, a mogli. Debata nie jest przeznaczona dla tych, którzy znają się na temacie, którzy są świadomi istoty problemów, jakim jest pseudonauka traktująca o naszych najdawniejszych dziejach lub którzy są tej pseudonauce przychylni. Przecież ani jedni, ani drudzy nie wyjdą po niej ze swoich okopów i nie zajmą miejsca w przeciwnych szańcach. Debata jest przeznaczona dla przeciętnych odbiorców książek historycznych, przeciętnych odbiorców opowieści o historii, którzy nie mają i mieć nie muszą szerszej wiedzy na temat metod przygotowywania tych opisów historii. Oni stoją pomiędzy okopami i tylko czasem przez przypadek wpadają na przedpierścia któregoś z nich.
A tak naprawdę wszystkie te okopy są na jednym małym ogródku. Z tą debatą jest niestety jak z tymi książkami historycznymi i ahistorycznymi, naukowymi, popularno-naukowymi i pseudonaukowymi. Przeciętnemu odbiorcy przekazów trudno odróżnić prawdę od półprawdy czy nieprawdy. Sensacyjne treści na przekór świata zinstytucjonalizowanego zawsze znajdą swoich odbiorców. Część nawet w to uwierzy. Dlatego zawsze potrzebny jest komentarz, który będzie jasno wskazywał, co jest prawdą, a co fikcją, co nieprawdą. Szkoda, że takich komentarzy nie ma w licznych książkach autorów uprawiających taką pseudonaukę, a niestety jest ich wielu. Dlatego też nadal będziemy pomagać Wam w ich poznawaniu, a wszyscy, którzy nas w tym popierają, niech nas wspierają. Jak? Na różne sposoby. Linkujcie i udostępniajcie mity turbolechity. Bibliotek już nie poleca na Facebooku. A jeśli nas znacie, to wiecie, że potrafimy zaskoczyć. Pamiętacie Wielką Lechię, Wielką Ściemę? Tę haniebną, zdaniem niektórych, wystawę? Tę wystawę, która była między innymi nominowana w konkursie Muzeum Historii Polski na wydarzenie historyczne roku 2022 w kategorii wystawy. Tak, Wielka Lechia, Wielka Ściema. Będzie jeszcze raz, bo my nie wyczerpaliśmy tematu. Zapraszamy.